Tysiąc cudów świata. Wadi Rum. Azja południowo-zachodnia. Południowa Jordania. Po 2 godzinach jazdy skręcamy z głównej drogi, aby obejrzeć jedną z głównych atrakcji Jordanii. Zatrzymujemy się przy Visitor Center, gdzie za imponującą bramą zaczyna się Park Narodowy Pustyni Wadi Rum. Z tarasu widokowego możemy podziwiać fantazyjne formy skalne wyrzeźbione przez piasek i wiatr. Piaszczysty teren, z którego wyrastają czerwone skały piaskowca niezwykłych kształtów, mieni się kolorami w zależności od pory dnia. Do niezapomnianych wrażeń należy podróż samochodem terenowym wśród majestatycznych skał i wydm, jak również noc spędzona pod rozgwieżdżonym niebem w namiocie beduińskim. Biura turystyczne organizują także podróż przez pustynię na grzbietach wielbłądów. Opuszczamy na chwilę taras widokowy, udając się do baru, by odsapnąć od upalnego słońca. Po lekkiej przekąsce i obowiązkowej herbacie z miętą wyruszamy na pustynię. Przed nami kilkadziesiąt minut jazdy z dezelowanymi samochodami, pamiętającymi jeszcze lata 60. Za wioską, którą zamieszkuje 30 beduińskich rodzin, kończy się asfalt, a my wjeżdżamy na rozległą czerwoną pustynię, z której wyrastają skalne monolity. Z plenerami pustyni Wadi Rum związana jest historia Lawrence'a z Arabii. Angażując plejadę międzynarodowych gwiazd, reżyser David Lean nakręcił opartą na faktach epopeję o heroicznych wyczynach Lawrence'a, romantycznego bohatera, który jako oficer armii brytyjskiej wpłynął na losy Arabii. Podczas I wojny światowej służący na Bliskim Wschodzie Lawrence zdołał zjednoczyć zwaśnione plemiona Beduinów i utworzyć z nich partyzancką armię. Pod jego wodzą Arabowie odnieśli wiele wspaniałych zwycięstw i przepędzili Turków ze swojej ojczyzny. Po wejściu na ekrany w roku 1962 Lawrence z Arabii odniósł wielki sukces, zdobywając 7 Oscarów. Docieramy do północnej części masywu Jabal Hazali, gdzie znajduje się wąski sikh, czyli wąwóz, mieniący się odcieniami czerwieni, brązów i fioletów.
Tutaj możemy podziwiać beduińskie rzeźby w skałach. Cały teren jest zresztą dosłownie usiany inskrypcjami i rysunkami pozostawionymi przez plemiona Tamudów i Kufów. Opuszczamy efektowny wąwóz i udajemy się do jednej z piaszczystych wydm, która oparła się o skalny monolit. Dla wytrwałych wspinaczka na górę. Zapadając się po kolana, z butami w ręce ruszamy na szczyt. Wspinać można się tylko w zacienionych miejscach. W słońcu rozgrzany piasek uniemożliwia jakikolwiek kontakt bosą stopą. Trudy wspinaczki rekompensują wspaniałe widoki na rozległą czerwoną pustynię, z której wyrastają wyrzeźbione erozją osobliwe formacje skalne, łuki, mosty, malownicze kominy i gdzieniegdzie czerwone wydmy. Po chwili jesteśmy w wiosce beduińskiej. Do dzisiaj cały teren pustyni zamieszkuje prawie 4000 beduinów, z których większość zajmuje się obsługą turystów. Dzisiaj nikogo już nie dziwi beduin z komórką w ręku i kuriozalny widok anteny satelitarnej na dachu namiotu. Zostajemy zaproszeni do jednego z namiotów na tradycyjną herbatę, oczywiście za $1. Herbata zwana tutaj szaj to narodowy napój Arabów. Występuje w dwóch wersjach. Zachodniej, w torebkach, bez względu na markę nazywana Lipton, po arabsku szaj Lipton. Oraz miejscowej, zielonej, importowanej głównie z Chin i serwowanej w małych szklaneczkach, często z dodatkiem mięty. Herbatę z zasady obficie się słodzi, ale zawsze można poprosić o półsłodką bądź z niewielką ilością cukru. Bez cukru napój ma gorzki smak teiny. Czas szybko mija, tak więc opuszczamy magiczne miejsce Wadi Rum i wyruszamy na północ Jordanii.